W momencie zapłodnienia określone zostają płeć, kolor oczu, włosów i skóry i możliwy wzrost. Już 13 dnia widoczne są zawiązki układu nerwowego, a w 7 tygodniu mózg wysyła już wyraźne impulsy, które koordynują funkcje niektórych organów. Wykres EEG ma indywidualny układ, możliwy do odróżnienia od innych. Rodzice mogą zobaczyć na ekranie USG pierwsze ruchy już 6-tygodniowego dziecka. Dziecko w 12 tygodniu życia może kopać, poruszać palcami, kręcić głową, otwierać i zamykać usta, oczy, ściągać brwi i reagować na dotyk. Reaguje na dźwięki już od 16 tygodnia, a w 19 tygodniu zaczyna rozróżniać smaki. Najbardziej lubi słodkie. Od 23 tygodnia występuje faza snu REM. Dziecko śni. Z czasem zaczyna bawić się pępowiną, co pomaga wykształcić zdolności ruchowe i chwytliwość dłoni. Na długo przed narodzeniem dziecko jest zdolne do reakcji płaczu. 6-7-miesięcznym dzieciom zdarza się wyraźnie łkać, kiedy na przykład zgubi się im ssany palec. Stwierdzono uspokajające działanie na dzieci muzyki, której słuchały ich mamy w ciąży. Oglądając nasze filmy na www.aha.pl wspierasz powstawanie nowych.